Witam wszystkich tutaj ponownie, Depan Przygody. Oto konkurs z okazji 250 widzów. Do wygania będzie wersja podobna gry Diablo 3. O czym wspomnę później. Zasady konkursu są tradycyjne, niezbyt trudne. Po prostu musisz zasubskrybować mój kanał, musisz być moim widzem. Musisz dać łapkę w górę temu filmowi. Oraz po trzecie, napisz komentarz, biorę udział, plus numer komentarza, bym mógł łatwiej skorzystać ze strony random.org i wlosować szczęśliwca. Konkurs będzie trwał do 3 września, więc pozostało już mało dni, więc musicie się już powoli zapisywać. Teraz pokażę wam dosyć słabe jakości zdjęcia, które zrobiłem laptopem, bo jestem na wakacjach. Nie zwracać uwagi na te zdjęcia, one są tylko po to, by pokazać wam, że naprawdę posiadam takową wersję próbną. Na dole macie napisane tam, na drugim zdjęciu jest gwiazdka 1, to na dole macie napisane w opisie, co tam pisze i co oznacza. 3 września wylosuję szczęśliwego wybrańca i przyślę mu kod i wszystko ładnie napiszę, co zrobić, by właśnie sobie pograć w Diablo 3 wersję próbną. Poczekajcie chwilę, zaraz wam powiem więcej. Okej, jestem z powrotem. Jeżeli wygracie, jeżeli ktoś z was wygra właśnie kod do tej wersji próbnej, to umożliwia, to tutaj przeczytam. Konto próbne umożliwia demową grę w Diablo 3 do spotkania z królem szkieletów pod koniec pierwszego aktu. Niektóre funkcje w wersji próbnej są zablokowane, aby je odblokować, kup pełną wersję gry. Do gry niezbędne jest połączenie z internetem. Gracz ponosi wszystkie koszty połączenia z internetem. Wymagana jest rejestracja na botnecie, która oczywiście jest darmowa. To jest naprawdę łatwe, ja już sprawdzałem, jakby to wyglądało w moim przypadku, gdybym chciał takową wersję pełną sobie użyć. I to nie jest zbyt trudne tutaj, na tym drugim zdjęciu macie opisane krok po kroku co zrobić. A nie bójcie się, ten kto wygra, wszystko mu ładnie opiszę i powiem. Wszystko będziecie mieli w opisie. Ponownie tutaj wpisałem zasady. A będę losował zwycięzcę stroną random.org czy lotowego.pl, nie wiem. Ale to chyba by było na tyle. Życzę wam miłych wakacji i do zobaczenia za kilka dni. Pa!